Jesteśmy na driving range'u w Wilanowie. Rozmawiamy z Marcinem Heigerem, który jest pochodzenia Polakiem i przyjechał do Polski i uczy golfa. Marcin, powiedz nam, kiedy przyjechałeś? W skrócie swój życiorys może, dobrze? Bo jest ciekawy. No, urodziłem się w RPA. Nie tak dawno temu. Mieszkałem tam przez 18 lat. I potem się przenosiłem na Cypr. Mieszkałem na Cyprze przez 6 lat. I potem stamtąd przenosiłem się do Anglii, do Londynu. I tam sobie zrobiłem PGA, angielski PGA. Tam zdałem moje egzaminy. No i przyjechałem w końcu tutaj do Polski. Dwa lata, no rok temu, w zeszłym roku. Żeby uczyć golf tutaj. Żeby golf się trochę się rozwijał tutaj w Polsce. No i robię co mogę, żeby uczyć Polaków jak grać w golfa, juniorów i wszystkich w zasadzie. Gram trochę w golfa, w turniejach, no i robię co mogę, żeby golf był duży i popularny w Polsce. Masz już jakieś sukcesy w turniejach w Polsce? Grałem troszeczkę w 2005, wygrałem Audi Pro-Am, wtedy tak się nazywała Audi Pro-Am Tour. Wygrałem tam jeden turniej w Naterkach, Mazury Golf and Country Club. Wygrałem Pro-Am na Polish Open w Rajszewie. Na razie siedzę w tym roku siedzę na 9. miejscu na Order of Merit. Nadal tylko do tej pory dwa turnieje były zagrane. Następny będzie w Sierze. To będę tam grał i mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Super. Jak dużo masz uczniów? Co? Dużo masz uczniów? No, coraz więcej. Właśnie to jest mój pierwszy rok tutaj w Wilanowie. No i podbuduję moje client base. Wiesz, muszę coraz więcej klientów, ale nie mogę narzekać. Wszystko jest w porządku. Ile kosztuje lekcja u Ciebie? 120 zł za 45 minut. I oczywiście mamy pakiety różne, że możesz kupić... Gwarancją poprawy? Jeszcze nikt nie był gorszy po moich lekcjach. To mogę powiedzieć, że jest gwarancja. Tak, że trochę lepiej będziesz grał. Że będą postępy. To może zrobimy jakąś lekcję dla naszych widzów? Krótką? Oczywiście, możemy. Tak, tak. Co proponujesz? Mogę Ci pokazać może jak trzymać kij, jak się ustawić do piłki porządnie. Coś bardziej wyrafinowanego? Chip może coś? Może chip możemy zrobić, tak? Idziemy na małe. Dobra, tak. Super, to idziemy robić lekcję. Dzisiaj chciałem Wam pokazać chip shot. To jest ten krótki ścian zaraz obok greenu. Gdzie na przykład moja piłka tu wylądowała zaraz obok greenu. I ja chcę Wam pokazać jak... że wykonuje ten malutki ścian. Bardzo ważny ścian zresztą. Okej, to chip shot, to jest ten ścian krótki tutaj. Najpierw co musimy pamiętać, że musimy złapać kij trochę niżej, tutaj. Mhm. Trochę bliżej do główki. Mamy lepszą kontrolę nad tą piłką. Teraz stoimy trochę wężej, tutaj. Piłeczka po środku, między stopami. I ciężar na lewej nodze, troszeczkę tutaj. Teraz jak uderzamy ten ścian, musimy pamiętać, że nie używamy za bardzo nadgarstków. Ja chcę, żeby to było wahadło ramionami i rękoma tutaj. Mhm. Jak przechodzimy, to ja chcę, żebyś pamiętał, żeby uderzyć ten ścian w dół. Kąt nachylenia kija Wam uderzy piłkę do góry. My nie musimy jakoś ją pomagać do góry, nic takiego. To wezmę i spróbuję pokazać. To jak to robię? Ciężar na lewej nodze, uderzę tu. I tu. I super. Trzymasz tutaj. Okej. Okay. Uderzy? Tak. To była lekcja numer 1. Chipping przy greenie. Bardzo dzięki za uwagę i powodzenia przy greenie. I zapraszamy na lekcję gdzie? I zapraszamy na lekcję do Wilanów Driving Range Golf Park Sporyn w Wilanowie. Golf. Twój sposób na życie.